No zobaczcie tylko na te piękne drzwi, które prowadzą na dwór, gdzie również jest piękne słoneczko. Ale czekajcie, czekajcie, właśnie za nimi znajduje się paczka. Gdy je otworzymy, to coś powinno być. Zobaczmy to razem. Ja mogę otworzyć te drzwi, a wy możecie otworzyć łapeczkę w górę, jeśli chcecie. O taką, w kosmos. Tam kliknąć na dole jest pod tym filmikiem, co wam szkodzi, szybka łapeczka. Oczywiście kto chce, a ja też otworzę te drzwi, kliknę w nie jak wy łapeczkę. Wszyscy razem za 3, zobaczymy ile łapek wybuchnie. Za 2, 1 i co tam jest, co tam jest, co to za paczka, uwaga, BUM! Paczka od YouTube'a! Przyleciała, przypłynęła za górami, za lasami, wreszcie dotarła. Prościutko z firmy YouTube'a. Tutaj dane oczywiście mam zasunięte, ale co najważniejsze, ta paczka nie została jeszcze w ogóle otwarta. Zobaczcie, taśma jest tak jak była przyklejona właśnie przez nich. Wszystko szczelnie zamknięte, nic nie było zrywane. Tylko problem jest taki, że ta paczka nie jest do mnie. Serio, YouTube nie wysłał ją do mnie, tutaj za kamerką. Tylko, uwaga, uwaga, do kogo? To wam zadaję pytanie. Kto zgadnie w komentarzu tam na dole, napisze prawidłową odpowiedź, imię tej osoby albo nazwę. To wtedy wam przypnę serduszko, ta osoba wygrywa. Jestem ciekawy, ilu z was zgadnie. Do kogo i dla kogo, w sensie jest ten przycisk. Dla jakiej osoby? Ja wam nic już nie podpowiadam, nie mówię. Piszcie komentarze, idziemy teraz to skryć, zanieść. Zrobimy też zarazem niespodziankę dla tej osoby, bo ona o tym nic nie wie, że to akurat właśnie teraz przyszło. Ja wcześniej to odebrałem specjalnie, bo to będzie wielka niespodzianka. Zanieśmy ją szybko do mojego pokoju. Jeśli wiecie, co to za osoba, która dostanie to, ten właśnie przycisk, no to nic nie piszcie innym ani tej osobie, bo to ma być niespodzianka, którą schowam. Czekaj, czekaj, gdzie ją schowamy? Może tutaj, albo... Czekaj, nie wiem, gdzie ją schować. W moim pokoju. Mój pokoik jest za mały, bo to jest taki pancernik bardziej. Weźmy ją, schowajmy. Czekaj, zmieści się tutaj? Uwaga, nie gadaj. Serio? Zmieściło się? O lol, dobra, skrytka 300 IQ, chłopie, tu nic się tego nie spodziewa. Dobrze, niech to tam jest, tylko tej osobie nic nie piszcie. A przy okazji, subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, jeśli ktoś jest nowy, nowa, to ja też chcę taki przycisk, ale złoty. Gdy wbijemy 1 000 000, to YouTube mi prawdopodobnie, może, wyślę taki złoty przycisk, taki wielki, który jest ogromny. Możecie kliknąć, pomóc mi właśnie w tym zdobyciu, jeśli chcecie, to dzięki, się cieszę. I zobaczcie na to, tutaj mamy maskę Freddy'ego, która jest taka gumowata, możemy ją założyć. Przedstawia właśnie jego oczka, kapeluszek i tak dalej, nie? Więc na moją głowę wejdzie. Specjalnie byśmy ją ubrali i wtedy poszli do Talking Bena. Z nim porozmawiali. Jestem ciekawy, jaka byłaby jego reakcja na Freddy'ego. Nie wiem, czy go pamiętacie. Wcześniej on tutaj był, ta maska już leżała w kącie, ale możemy ją teraz wyciągnąć i wtedy założyć na pięknym dworku, który jest tutaj. Uhu! Czekaj, widzę coś. Zaraz. Ej, tam coś jest wbite. Ale wcześniej tego nie było. O co chodzi? Kto tam to zostawił? Albo raczej wbił, bo jest jakby wbite. Przypomina mi kilof. Tylko wcześniej tam niczego nie było, serio. Jakieś pół godziny temu miałem otwarte okno. O, tam jest słoneczko przepiękne, jak świeci. No, jak było otwarte, to też spoglądałem na moje podwórko i takiego czegoś tam nie było. Dziwne. Ej, wyjdźmy na dół, sprawdźmy to szybko. Przy okazji z wami, jak już nagrywam ten odcinek, to możemy wyjść wspólnie, zobaczyć kto co tam wbił. Wyglądające mi na kilofa. Nawet nie wiem o co chodzi, po co, na co. Czekajcie, szybko wyjdę razem z wami. Ubierzmy moje szybkie klapuszki i sprawdźmy o co chodzi. O, na dwór, akurat na dworz to mogę tego nagrywać. Chłopie, jak tu pięknie. Ten wiaterek, ten chłodzik tutaj, nie? Ja już wychodzę w bluzie, po co kurtka? O nie, troszeczkę wieje, czekaj, czekaj. Poczekaj Marian, jednak troszeczkę wieje. O nie, to jednak trzeba ubrać kurtkę chyba. Nie jest aż tak ciepło. No niedługo może będzie lato. Dobra, podchodzimy do kilo wbitego. Ale po co i na co, kto go tutaj wbił? Patrzcie, diamentowy kilof. Co jest, ej? Ale to jest taki kilof przypominający mi z Minecrafta. Co on tutaj robi w prawdziwym życiu? Ja go używałem takiego samego w grze, ale nie w prawdziwym życiu, w rzeczywistości. Halo, mam prawdziwą rękę. To nie jest Minecraft. Więc co tu robi taki kilof? Diamentowy chyba. Ej, jakiś taki plastikowy. Czy ja mogę tu wykopać? Ej, przetestujmy go. Zobaczmy, czy to działa w prawdziwym życiu. Uwaga, testuję diamentowy kilof, który nie wiem, co tutaj robi. Może przeszedł z tego świata gry, czy coś. Uwaga, wykopimy to coś. Albo kamienie. Zobaczymy, czy da radę. Za 3, 2, 1 i... Nie, nie da rady. To jest coś plastik, to nie działa, nie, to nie jest gra Minecraft. Wiecie, śmiejemy się, tylko pytanie teraz, kto dał tego kilofa i skąd on się pojawił? Może to jest jakiś znak? Jeśli wy coś wiecie o tym, to napiszcie mi w komentarzu to. O, jak ja wyglądam, patrz, cień. Ej, super, czekajcie, mam pomysł. O, to jest prawdziwy Minecrafter. Widzicie? Gracza Minecraftowego? Tak wygląda w prawdziwym życiu. Mogę kogoś wykopać, kto chce. Czekaj, patrz co. Idzie stwór Minecraftowy. Co by tu wykopać może? Czekaj, to wykopmy. Nie, nie da rady. A to? Nie, też nie da rady. Ten kilof nie działa. To po co on mi jest potrzebny? Dobra, idziemy z powrotem. A czekaj, drzwi? Nie, drzwi też nie. Nic to nie działa. Dobra, ale taki fajny kilofek. Weźmy go sobie do środeczka. Weźmy go, połóżmy. Ej, ale zaraz, czekaj. Wpadłem na genialny pomysł. Skoro go ktoś tutaj postawił, to możemy zrobić go jako przynętę. Ej, wpadłem na genialny pomysł. Jakbyśmy otworzyli te drzwi i specjalnie dali ten kilof, zobaczyli, czy on zniknie. Albo kamerkę bym tu postawił w tym miejscu. O, tutaj za oknem kamerka byłaby. Nagrywała to miejsce, w którym byłby kilof. Ja mogę go tutaj zostawić i wtedy podłączę kamerkę. Świetny plan! Byśmy zobaczyli, kto go położy, kto po niego przyjdzie. No niech sobie tak leży, ładna pogoda jest, nie pada, więc mu nic się nie stanie. Dobra, okej, my wchodzimy teraz do środka. Zaraz zamontuję tą kamerkę. Nie wiem, dziwne to było, ale teraz wracamy do Talking Bena. Teraz chodźmy do mojego pokoju i porozmawiajmy z Benem. Jako przebrani za Freddy'ego. Założę specjalnie maskę, zmienię swój głos, bo umiem. Będę Freddym. I będziemy udawać właśnie jego. Następnie zobaczymy jego reakcję. Wyciągnijmy sobie telefonik. W zasadzie to nawet i mam dwa telefony. Patrzcie, po lewej stronie, po prawej. Od koloru do wyboru. Dobra, bierzemy przykładowo sobie ten, albo nie, czekaj, bierzemy ten, o, tym możemy sobie właśnie Bena uruchomić. I czekajcie, wezmę sobie, o, akurat jest, siedzi sobie, tylko odbija się słoneczko, zasłonie, pozwólcie, czekajcie, od razu lepiej. Mamy Bena, we własnej osobie sobie siedzi za gazetą, nie widać go, bo się kryje. Ej, jesteś tam? Benie! Co? Ej, czekaj, on coś gadał, podgłośnie go. Halo, Benie! Ej, czekaj, coś dzwoni. Czekajcie, ściszę go. Ej, zaraz. Dzwoni drugi telefon. Freddy? Ale jak to? Ciszej, Benie, tutaj się odzywa, ściszyłem go, dobra. Dzwoni do nas Freddy. Ale jak możliwe? Przecież Freddy... Ja mam... Serio? Czego on od nas chce? To ja miałem być Freddy, nie on. Freddy dzwoni do ciebie Messenger. Odrzuć odpowiedź. Co wybrać? Może... Może on porozmawia z nami. Dobra, kij, zobaczymy, co on chce. Uwaga, klikamy odbierz. Podgłośnijmy sobie go. Halo? Ej! Halo? Co mówisz? Zejdź na dół? Nie będę się ciebie słuchał i nigdzie nie schodzę. Będę w swoim pokoju, słyszysz? Nie schodzę na dół. Nie ma takiej opcji. A z kimś tutaj sobie... Czekaj, odsunimy Bena. Ej, tu Freddy gada, rozmawia z nami. Czekajcie, odsuniemy, zablokujemy sobie, dobra. Nie ma teraz Bena. Freddy, dlaczego do mnie dzwonisz? Kim ty jesteś? Do słuchania, gdy zeszedł na dół, to bym coś powiedział. Jakbyś zszedł na dół, to coś ci bym powiedział. Co? Ej, ale dziwne. Freddy, co ty robisz z tym telefonem? Co? Ja dzwonię do ciebie, a ty co robisz? Co dzwonię? A nic nie robię. Wcale nic. Ej, widzowie, mamy okazję teraz, żeby on porozmawiał właśnie z Benem. To świetny plan. Freddy, a wiesz, że ja mam twoją maskę, nie? Zobacz, to jest maska twoja. Ha. To ja mam władzę. Nie zostawiłeś, ona jest moja. To jest moja. Nie, twoja też nie. Ona jest moja i ci jej nie dam. Haha. Nie, moja to jest. Moja! Nie, tak, nie twoja! Haha, moja! Słyszysz? Nie, moja! Twoja! Nie, moja! Dobra, nikogo! Nikogo to nie jest. Ja się z nim nie dogadam. Moja! Mojo! Nie da rady. Ja z nim nie wytrzymam, z tym Freddym. Freddy, a czemu masz czarny ekran tutaj? Tylko się wyświetlasz na tym profilowym. Co? No bo tak się zrobiło, ale jak to cofnąć tutaj? Nie wiesz jak to cofnąć. Ej, słuchaj, czy chcesz porozmawiać z Benem? Mam przyjaciela takiego super. Nazywa się Ben. Ben chce się z tobą zaprzyjaźnić, nie? On bardzo serdecznie cię pozna. Czekajcie, weźmiemy sobie. O, odblokowałem, jest Ben. Porozmawiaj sobie z nim. Patrz do, patrz do. Freddy, gadaj do Bena. On go ignoruje, ty. Benie! Czekaj. O, uwaga, uwaga, podniosła. Czekaj, czekaj, czekaj. Co jest? Ktoś dzwoni. A, to ja dzwonię. Halo? Halo, Benie. Słyszysz mnie? Yes. Co odpowiedział, że słyszy? LOL. Co jest? Ej! Odpowiedział ci, że cię słyszy. Chcesz się spotkać ze mną? Ej. Nie chcę. Nie chcę się z tobą spotkać. Pójdziesz, spotkasz się ze mną. Dobrze, dobrze, aha. I co? Dobry, aja, dobry. Oj, nie, nie chciałem, przepraszam, nie chciałem, nie to. Czekaj, ja go zadzwonię, Dobra, okej, dzwonię. Przepraszam, nie to, chciałem kliknąć. Palce mi się po tego. Spotkasz się ze mną, czy nie? Tak, czy nie? Odpowiada ci, że nie. O, powiedział, że tak. Ej, on chce spotkanie. On chce z tobą spotkanie. Ej, porozmawiajcie sobie. Dobra, weźcie sobie gadajcie. Ja stąd wychodzę. Ej, może do nich przyjdziemy za chwilę. Ciekawe, co Freddy porozmawia z Benem, lol. A Ben też jest zawzięty. Ty, normalnie sobie rozmawia. Słyszę, jak odbiega głos. Ciekawe, co oni teraz do siebie mówią, może coś knują albo tego. Zostawiłem ich specjalnie we dwoje samych. Freddy zadzwonił i zaczął gadać się normalnie z nim, a się zdziwiłem. Może ktoś się podszywa, czy co? Dobra, ej, wchodzimy, uwaga, co nie rozmawiam. Halo, co tu gadasz? Co tu gadasz? Odpowiedział mu tak, co tu gadacie? Nie przerywaj nam, przerywasz nam. Co mówiliście? Obradujemy tutaj teraz plan, mamy. Co, jaki plan macie? Jo, oj, dziwne, dobra. Ja się rozłączam. Nie ma być, słyszysz? Nie będzie. Patrz, o, wyświetlił się jego profilowe. Freddy na całym. Lol, ale dziwne, dobra, wyłączamy teraz. Ej, Benie, co mówiłeś z nim? Co on ci tam nagadał? Jest dobry, czy nie? No. Nie jest dobry? A czemu? No. No, powtarzasz, że nie, coś się nie zgadza. Ej, a dla mnie będziesz dobry? Czy będziesz dobry dla mnie? No to nie, Dobra, nie, to nie. Ja teraz zakładam maskę Freddy'ego. Zobaczcie teraz, jak ja będę wyglądał. Z nim się spotkam. Wow, oj, czekaj, źle. Czekaj, halo. Źle założyłem. Czekaj. Co jest grane? No, o, teraz jest dobrze. Okej. Wyglądam jak Freddy. Uwaga, robimy spotkanie. 3, 2, 1. Benie! Halo! Halo, to ja! To nie jestem ja! Śmieje się ze mnie! On mnie ma w nosie, lol! Co to było? Dobra, weźmy, nie, dobra, zamykajmy. Okej, nie ma Bena. Słuchajcie, to spotkanie było najdziwniejszym spotkaniem, wiecie co? Lepiej nie, ja już nie będę robił żadnych spotkań, bo Ben się zaczyna dziwnie zachować i Freddy tak samo. Wiecie co, chowamy tą maskę, nie będzie już Freddy'ego, dobra, Bena też chowamy i koniec. Okej, nie ma ich, poszli sobie. Zostaliśmy tylko my we dwoje. I co widzowie, co tam? Hejka. Hejka tu smajsnął, co tam? Dobra, macie subskrypcję, możecie kliknąć w suba. To spotkanie było jednym takim z dziwniejszych. Coś knuli, coś pogadali sobie, ale pytanie, co oni tam zrobią, to żebyście pamiętali, to zostawcie subika. A, słuchajcie, ten w ogóle przycisk możecie kliknąć na kanale u mojego brata. Tutaj na środku założyłem jemu kanał, ale nic o tym nie powiedziałem. To jest tak zrobione specjalnie. Zróbmy mu niespodziankę. Jeśli możecie wbić, zostawić mu jednego subika, to byłbym wdzięczny. Link macie tam na dole, kliknijcie albo tutaj, albo tam i wbijamy mu 5000 subów. Pomóżcie i do jutra! Pszu!